Dziewczyny, piłkarki naszej akademii przygotowały dla Was kilka pytań. Jesteśmy mega ciekawi Waszych odpowiedzi. Losujcie. Wybieram, proszę. Jakie masz hobby poza piłką? Ja chodzę na siłownię sobie i ostatnio polubiłam zbierać grzyby. Ja też siłownia i bardzo lubię spacerki z moim pieskiem oraz chodzić po górach. Czy nie jest Wam za gorąco, jak biegacie? Nie? To w tym okresie to jest jednak zimno troszkę. Termo trzeba brać. No ale jak jest termo, to jest w porządku. Nie jest za gorąco, ani za zimno. Czy trudno się gra mecze w takiej lidze? Fajne pytanie, ale myślę, że no, to jest najwyższa liga tutaj, no bo to jest ekstra liga, więc jakby ten poziom już jest najwyższy, jeśli chodzi tutaj o kobiecą ligę. I myślę, że trudno. Dobra, wezmę to. Jak się Wam gra w super profesjonalnych butach? Wygodnie. Na pewno jest lepsze czucie piłki, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż jak się za często psują, to trochę szkoda pieniążków, bo są drogie. Czy czujecie się dobrze przygotowane na mecz? Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Jazda na nie. Czy dobrze dogadujecie się jako drużyna? No myślę, że bardzo dobrze się dogadujemy i też wiadomo, że ta relacja cały czas się pogłębia, że tak powiem. Więc myślę, że tak. Czy lubisz jeść marchewki i kiwi? Do you like eat carrot and kiwi? And kiwi? No. I don't like carrots, but I like kiwi. A ty, Krzywa? Ja nie lubię marchewek, ale kiwi uwielbiam. Czy odwiedzicie nas jeszcze na treningach? No pewnie. Ja przyjadę chętnie się pobawić. Dziewczyny, piłkarki z naszej akademii, konkretnie drużyna Młodziczek, przygotowała dla Was parę takich motywacyjnych rzeczy przed meczem, żebyście wiedziały, że one zawsze za Wami stoją. Dacie rady, seniorki, trzymamy na Was kciuki. Dacie rady, seniorki, dziewczyny, czekamy na 3 punkty z Włęcznej. Musicie wygrać, trzymamy kciuki. Trzymamy za Was kciuki, walczcie dzielnie i wygrajcie dla nas mecz Orlen Górą. Dziewczyny, dajcie radę, wierzymy w Was i trzymamy bardzo mocno kciuki. Dacie radę. Dacie radę, rozwalcie je, wszystkie jesteście najlepsze, dajcie siebie wszystko. Dacie radę, seniorki, trzymamy kciuki za Was, cała drużyna trzyma, zawsze jesteśmy z Wami, nie stresujcie się, wszystko będzie dobrze, grajcie jak najlepiej, powodzenia. Dacie radę, rozwalcie je, bo jesteście najlepsze. Dacie z siebie wszystko, zostawcie serducho na boisku, powodzenia dla wszystkich seniorek. Jesteście najlepsze, zostawcie serducho na boisku, trzymamy kciuki. Drużyna Młodziczek U13. 2-1. Dziewczyny, dziękujemy za słowa otuchy. Jest to dla nas bardzo ważne, że nas wspieracie, jesteście z nami. I zrobimy wszystko, żeby wygrać dzisiejszy mecz. I sprawimy uśmiechy na Waszej twarzy. Czujemy Wasze wsparcie i będziemy grały razem z Wami. Dzięki! Tak samo jak idzie Stella do pressingu, tak samo jak idzie Jula. Nie idziemy na niej, odważne. Chcę, żebyśmy zaczęli to od pierwszych minut, żeby ten pressing był. Okej, jesteśmy w średnim pressingu, ale jak już wychodzimy, to jest jazda, tak? 110, Jagoda czeka na ciebie, 112, 113, 114, 115. Jestem. Będę świadomy tego, co chcemy tutaj dzisiaj zrobić. Jesteście przygotowane, dacie radę tyle, ile mogę. I zobaczycie, że będzie dobrze. To jest nasz dzień. Dawaj, dawaj, dawaj.